Siedlce, 80-tysięczne miasto, w którym przestępczość sięga 80 000%. Ogrom złoczyńców sprawił, że władze miasta wybudowały więzienie w centrum metropolii. Wszystko ma tu kraty, od sklepów po akademiki. Nieliczni postanowili przeciwstawić się bandytom, a zwą ich Heroes of Tche Siedlce. Kurwa, jak ja nie widzę tego życia! Zwolnili mnie z pracy, żona mnie zostawiła, dzieci nie szanują! 40 lat zapierdalam i jestem nikim! Nawet emeryturę mi podjebali, skurwysyny! Proszę nie skakać! Na pewno ma pan bliskich, którym na panu zależy! Nikt mnie kurwa nie kocha! Nikt mnie nawet nie lubi! Życie jest bez sensu, nie mam bliskich! Wszyscy się ode mnie odwrócili! No nic dziwnego, z takim negatywnym nastawieniem, może niech pan kupi psa. Psy kochają bezwarunkowo. No ale kurwa, z psem nie wyjdziesz do kina. Z psem nie porozmawiasz, z psem nie będziesz uprawiał seksu. No na pewno nie tak by się z tym obnosić, ale może... Kurwa, i pan jest policyjnym negocjatorem? Miał mnie pan zniechęcić do skoku. Panie, takie coś tu mogę, prywatnie, a nie na państwowo. A spierdalaj, skaczę! Dobra, ten idiota dał nam trochę czasu na rozłożenie skokochronu. Teraz wszystko w naszych silnych strażackich rękach. O! Kolejny samobójca i strażacy! Ci zawsze muszą być pierwsi. Obym tylko zdążył! Moc betonu, aktywacja! Kuba, coś ty zrobił. Nie dziękujcie, sytuacja pod kontrolą. Jak pod kontrolą? Mieliśmy go uratować. Ten człowiek chciał się zabić. No i nieskromnie rzeknę, że dzięki mnie osiągnął swój cel. My mamy ratować życie. I tym się różnią superbohaterowie od strażaków. Wy lekkomyślnie ratujecie życia wszystkim jak leci, a my... My dbamy o dobry ogół. Chciał się zabić, zabił się, na chuj drążyć. Jakby spadł, połamałby kręgosłup, zmieniłby się w warzywo, do hospicjum takiego, weź takiego utrzymuj przy życiu, podłączony przez lata do aparatury, koszta lecą w miliony, a płacą biedni podatnicy. A tak z chłopa nie ma co zbierać. Trumna niepotrzebna, zbierze się go w reklamówkę z biedry, wrzuci się do śmietnika, póg wywiezie i tyle pieśni. No, widzę, że zrozumiałeś wasz błąd. Człowiek beton! Mm-hmm.